Siema, siema, hejo. Dzisiaj zasuwam moim bolidem BMW E63 do Moto Areny Puk testować motocykle beta dla Was. 7 motocykli tam jest do testowania. Mam nadzieję, że tam będzie dużo zawodników, będzie można z kimś tam porozmawiać, coś nakręcić dla Was. Wziąłem ze sobą z tyłu mój cały Majdan, czyli te takie gościnne występy, bez mojego sprzętu. Pełny, kompletny, zapakowany. Bardzo interesuje mnie tam 125 beta w dwusuwie. Wszystkimi innymi motocyklami już jeździłem z marki beta. Także tylko mi pozostał 125 do przetestowania. Oczywiście postaram się jak największą ilością sprzętów pojechać tam, bo na pewno będzie różnica między 2020 a 2021 modelowo. No wszystko się okaże wkrótce. Mam jeszcze parę kilometrów to tymczasem. Tak blisko. BMW, dawno nie jechałem autostradą. Dojechałem, jestem. No, spora ta hala. O, tu ktoś wyrżnął. Żeby wzruszenie zrobił. To jest 125, tak? Dobra. Czyli mamy kopkę, nie ma startera. Zapaliła, nie? Jaka pojemność? 125. Wierzysz? Jak się ugasi? Nie wiecie, czy nie jedzie ktoś? Nie wiem. Nie gasimy tego. Najlepszy motocykl.
Najlepszy motocykl. Na to. Co? Którym? Z Pusatą. Tak. Też fajna. Bardzo fajna. Lepsza niż X-Trainer. Mamy setę. Ciągle jest ujeżdżana. Trzeba za nią czekać. Jak za dziewczyną. Seta. Sylwę go powiedz. Co, no tutaj mamy wycinowy motocykl o pojemności 125 plusów. Dużym plusem tego motocykla jest homologacja. Możemy normalnie motocykl rejestrować i super jeździć na kategorię B. W usparnie tego nie ma. Nie ma tego. Jest duży plus. No i ten motocykl, jak odblokujemy, to posiada bardzo dużą moc, około 36 koni mechanicznych. O! 100 to jest super. Sporo. Bardzo dużo. Motocykl jest wyczynowy, także jedzie praktycznie to samo jak wersja motocyklowa. A teraz jest odblokowany? Tak, odblokowany jest motocykl. A jak nie odblokowany? Znaczy, czyli no to zakupie... mają na 15 koni maksymalnie. Ale to po prostu przy zakupie już odblokowuje. Tak, odblokuje, przy... zmieniamy napęd, nastawy gaźnika, wydech jest inny, ale to jest wszystko w kicie homologacyjnym. Tak, tak jest. Nie ma problemu. To jest jeden, no to jest najlżejsza RR-ka w sumie. Ja 97 kilo. Wow. No co, mamy zawieszenie tak jak w każdym innym motocyklu, tylko jest po prostu mniejszy silnik. Minusem jest to, że nie ma rozrusznika dla niektórych, bo wszystkie inne wersje mają rozrusznik, to trzeba to jest kopać. Ale przez to jest też taki lekki i korekcyjny. Ale fajnie zapala, wiesz, na tą kopalnię. Tak, no bo to jest jednak 125, to nie trzeba dużej siły użyć, żeby ten motocykl odpalić. Oczy setę już tego triala, to już... No tam już kompresja jest, także trzeba... To już jest robota. Trzeba buta mieć dobrego. Ale ci powiem ty... Ale w końcu nauczyłem się na trialu odpalać sens. Fajnie. Nie, no ja jestem bardzo zadowolony na tym torze. Mocno czytam planetę, zadowolony jestem. Tak, no jedynym minusem jeszcze setki jest to, że mam mały ten dół i trzeba ten motocykl kręcić, żeby dostać te 36 koni, nie? Tak. 37. No. Ale jak on się wkręci, to idzie górą w trasie. To tak jak czy to piszlepka, czy 250, to ma zbliżoną motę, jak jest skręcony. Lubi po prostu też można. Wysokie obroty. Jakbyśmy porównali diesla z benzyną, nie? On lubi czerwoną skalę. Uwielbia to po prostu. Tak. Tak jaki jest czerwony, taką skalę lubi. Czerwony. Tak jest.